Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. W Gazecie Finansowej gościmy pana doktora Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa, posła PSL-u. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, czy zabraknie cukru w Polsce? Dlaczego sklepy reglamentują cukier i podnoszą jego cenę? No panie redaktor, ta władza PiS przez ostatnie 7 lat zapowiadała utworzenie krajowego holdingu spożywczego. Z tego krajowego holdingu spożywczego wyszła Krajowa Grupa Spożywcza. Krajowa Grupa Spożywcza, która funkcjonuje od kilku tygodni. Od samego początku mówiłem, że mimo iż ma mieć wartość zakupów w granicach 3,5 miliarda złotych, to jest poniżej 1% wartości całego rynku spożywczego w Polsce, więc nie będzie miała żadnego znaczenia na oddziaływanie rynkowe. I tu się myliłem, chcę wszystkich za to bardzo mocno przeprosić, bo okazuje się, że wystarczyło kilka tygodni i ta Krajowa Grupa Spożywcza zapomniała dostarczyć cukru do sklepów, bo nie jest prawdą, że cukru nie ma. Krajowa Spółka Cukrowa ten cukier ma, natomiast zajęta reorganizacją, włączaniem spółek nasiennych, włączaniem elewaru, zwyczajnie zapomniała, nie zdążyła, nie zorganizowała dostaw cukru na czas, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że żadna produkcja cukru nie spadła, żadne spożycie nie wzrosło. Jesteśmy trzecią potęgą cukrową w Europie, a u naszych sąsiadów w Czechach czy na zachodzie w Niemczech cukier jest o połowę tańszy niż w Polsce i nie mają żadnych problemów z dystrybucją, z dowiezieniem, więc Polacy mieszkający nad Odrą czy przy południowej granicy zachęcam, jedźcie, kupujcie tani cukier, tak jak był jeszcze przed powstaniem Krajowej Grupy Spożywczej. Kupicie cukier tanio i bez kolejek. A od wczoraj UOKiK zapowiada z tym sklepom, które zaczęły reglamentację, że grożą im grzywny, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Reglamentacje cukru mogą między innymi nastąpić wskutek, nie wiem, ogłoszenia przez rząd stanu wyjątkowego. Takiego oczywiście nie mamy. I teraz proszę mi powiedzieć, czy właściwie łatwo te prawo obejść mimo wszystko przez właścicieli sklepów? Problem polega na tym, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele rzeczy zapowiada, później ich nie realizuje. Ja także jako minister rolnictwa wiele razy występowałem o to, żeby przeciwdziałał zmowie skupowej i wtedy żadnej reakcji nie było. Zapowiedzi były, reakcji później brak, więc tym razem będzie to samo. Tym bardziej, że żadne prawo w Polsce nie reguluje tego, w jaki sposób dystrybutorzy i dostawcy będą sprowadzali i rozprowadzali swój towar w sklepach. To jest wolny rynek i nie ma tutaj żadnych przepisów prawnych, które by to, że tak powiem, regulowały. No, to, co mnie najbardziej martwi, to, że Krajowa Spółka Cukrowa zdecydowała się na tak dużą podwyżkę cen cukru. I tu okazuje się, że nie tylko tych podłych zachodnich sąsiadów niemieckich cukier w Polsce zdrożał, ich spółek cukrowych pracujących na terenie Polski, ale przede wszystkim i w pierwszej kolejności zdrożał cukier Krajowej Spółki Cukrowej. Więc jeśli rząd, jeśli pan premier mówi, że dba o portfele Polaków, to tutaj nie ma żadnego uzasadnienia dla podwyżki cen cukru, tym bardziej, że to jest cukier z poprzedniej kampanii buraczanej, z poprzedniego okresu, z poprzedniego roku, gdzie ceny środków do produkcji były kilkakrotnie niższe niż to ma miejsce w tej chwili i rolnikom wcale drogo za cukier nie płacono, za buraki nie płacono, więc nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ta cena rosła, chyba że jest coś na rzeczy i to też czytałem 2-3 dni temu w internecie, że rząd poprzez Krajową Spółkę Cukrową, swój monopol rzekomo cukrowy, próbuje testować wytrzymałość Polaków na tak zwane zjawiska, sytuacje niedoborów towarowych. No to może mieć miejsce i to bym zrozumiał, tylko pytanie po co? Właśnie. A poza tym nie można byłoby tego powiedzieć wprost? No chyba brak jest już odważnych, żeby to powiedzieć, bo jeszcze raz podkreślam, Krajowy Holding Spożywczy, Krajowy Holding Spożywczy, który miał być holdingiem, jest Krajową Grupą Spożywczą. Jest w tej chwili w destynacji pana wicepremiera Sasina, a dobrą minę do złej gry próbuje robić wicepremier, minister rolnictwa, pan Kowalczyk. A przypomnę jeszcze raz, że zarówno spółki, które weszły w skład Krajowej Grupy Spożywczej, jak i Krajowa Spółka Cukrowa, nie były w gestii ministra rolnictwa, tylko zostały przekazane właśnie wicepremierowi Sasinowi. To może być kolejny dowód na to, jak słabym ministrem i premierem jest Jacek Sasin, bo za co się nie weźmie, no to niestety zepsuje.
Wzrastają teraz ceny masła 7 do 13 zł. Zaczyna go też i brakować na półkach. I czy przewiduje pan, że po wakacjach wzrosną ceny też innych produktów lub na przykład niektórych produktów będzie brakowało? Panie redaktorze, produkcja mleka nie spadła. Ceny jakoś drastycznie dla rolników nie zostały podniesione. Więc można by powiedzieć, że nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby te ceny masła tak drastycznie rosły. Ale wiemy, że na rynkach światowych bardzo mocno zdrożały oleje roślinne. Słonecznikowy, sojowy, rzepakowy. Więc jeśli te zamienniki bardzo mocno podrożały. A drożeją właśnie na świecie. Ze względu na wojnę w Ukrainie, bo nie jest żadną tajemnicą, że 40% oleju słonecznikowego na świecie produkuje Ukraina, czy produkowała Ukraina. W związku z tym zamienniki olejowe produkcji pochodzenia zwierzęcego także drożeją. I tutaj no, praktycznie dzisiaj trudno wskazać rodzaj produktu spożywczego, który nie podrożał w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Ale przewiduje pan na przykład, że wzrosną ceny jakichś konkretnych jeszcze produktów? Tak, wzrosną ceny i trzeba to odpowiedzialnie Polakom powiedzieć, dlatego że dzisiaj koszty produkcji w rolnictwie, a więc ceny energii, ceny paliw, ceny środków ochrony roślin, a przede wszystkim nawozy, bardzo mocno podrożały. I rolnicy przyzwyczajeni do tego, żeby utrzymać stały poziom produkcji, póki co zaciągali kredyty i rzeczywiście nadal nawozili, pielęgnowali swoje uprawy po to, żeby mieć solidne zbiory, licząc na to, że jesienią te ceny za sprzedawany surowiec roślinny, zwierzęcy wzrosną. Jednak okazuje się, że po przejściowym okresie wzrostu 2-3 miesiące temu bardzo wysokich, w tej chwili ceny zbóż, ceny rzepaku, ale także ceny chociażby drobiu zaczynają spadać i to spadać, jeśli chodzi o zboża i rzepak, dość znacząco, więc rolnicy mogą się spodziewać nie odzyskania kosztów poniesionych nakładów, a jednocześnie nie zapominajmy, że koszty dystrybucji, koszty znów, na które ma wpływ energia i paliw, koszty przechowalnictwa, gdzie mamy wszystko w tej chwili zamknięte w chłodniach, a tutaj cały czas potrzebna jest duża ilość energii, to wszystko rośnie i w związku z tym zarówno przetwórcy, jak i dystrybutorzy produktów żywnościowych no muszą te wszystkie koszty sobie wliczyć, no i jeszcze doliczyć jakoś marżę, no bo trzeba opłacić pracowników, bo trzeba zapłacić podatki. To wszystko sprawia, że ta spirala inflacji rzeczywiście bardzo mocno nakręca się. Dzisiaj jedynym wyjściem, ja ciągle to powtarzam, jedynym wyjściem powrotu do niższych cen jest przebudowa naszego systemu energetycznego. Już nie ma co czekać na to, że ponownie otworzymy nowe ściany węglowe, ponownie damy zielone światło dla energetyki węglowej, która jest bardzo droga. Trzeba rzeczywiście wzorem Duńczyków postawić na energię odnawialną. Tam już 30% gazu, jaki jest zużywany, jest to gaz pochodzenia rolniczego, mimo że Duńczycy mają własne złoża. W 2030 roku chcą już mieć gazu rolniczego 75%, a w 2040 całkowicie zastąpić gaz ziemny, własny gaz ziemny, gazem pochodzenia rolniczego, a więc biogazem. I tutaj w Polsce jestem zdumiony, bo nadal mamy niespełna 130 biogazowni rolniczych, pewnie ze 140, ze 160 biogazowni komunalnych i nadal ogromne ilości tego biogazu marnują się. A jeszcze w 2008 roku profesor Żmijewski podawał obliczenia, gdzie tylko z produkcji ubocznej i odpadowej z rolnictwa można wyprodukować w Polsce 8-10 miliardów metrów sześciennych biogazu. Jeśli dołączymy do tego biomasę komunalną, to jest kolejne 6-8 miliardów, czyli więcej niż w tej chwili żeśmy importowali. Ale żeby to zrobić, trzeba zwyczajnie zainwestować i dlatego dzisiaj wysłałem pismo do pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby nie rezygnował z tych 22 miliardów z KPO, bo przecież wynegocjował 58 miliardów, zakontraktował 36, tylko żeby poszerzył kontrakt KPO o kolejne 22 miliardy, to będzie ponad 100 miliardów złotych i że przeznaczył je właśnie na budowanie w Polsce biogazowni, bo w każdej gminie spokojnie można zbudować minimum dwie biogazownie. Wtedy mając 5-6 tysięcy biogazowni i mając fotowoltaikę i wiatra, biogazownie traktowane jako magazyn energii, moglibyśmy się w ciągu 3-5 lat, przynajmniej w powiatach tych średnich, gdzie są miasta powiatowe nie przekraczające 50 tysięcy mieszkańców, całkowicie
całkowicie uniezależnić od energii z węgla. Pan jest inżynierem rolnictwa jeszcze na podatek. Też. Tak, tak, też. Świetnie. A teraz zdanie przenieśmy się do Holandii, a raczej Holendrzy 28 lipca przeniosą się do Polski, a dokładnie przeniesie się właściwie silna grupa najbardziej umiejętnie protestujących rolników z Holandii do Polski. Czy pana zdaniem rolnicy z Unii Europejskiej mogą pomóc kolegom z Polski w walce o ich interesy, a tutaj też chodzi o podjęcie działań na rzecz zachowania bezpieczeństwa żywnościowego Europy? Przede wszystkim trzeba zapytać, co w Unii Europejskiej robi komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, bo ja miałem okazję współpracować przynajmniej z 4 komisarzami przez 7 lat bycia ministrem rolnictwa i tam było widać ich zaangażowanie i posłuch w komisji, jaki mieli. I praktycznie jeśli w ramach Trójkąta Weimarskiego, Polska, Francja, Niemcy, pewne rzeczy w sprawach rolnych były ustalone, to komisarz był na tyle silny, że potrafił to w Komisji Europejskiej przeforsować. Dziś mamy sytuację ogromnych sprzeczności. Z jednej strony komisarz Wojciechowski proponuje nam Zielony Ład, nie podając, jakimi instrumentami ma być on realizowany. Z drugiej strony przestraszony wojną w Ukrainie mówi, a może by na 2-3 lata ten Zielony Ład zawiesić. Natomiast ciągle z jego strony nie słyszę tego wezwania Komisji Europejskiej do sfinansowania właśnie energii odnawialnej w oparciu o rolnictwo, gdzie rolnicy mogliby dodatkowo zarabiać pieniądze na produkcji energii, na produkcji gazu komunalnego. Czas najwyższy postawić na tę działalność, na rozwój odnawialnych źródeł energii, bo tak jak powiedziałem, nasi sąsiedzi z Litwy mają już ponad połowę produkowanej energii właśnie z energii odnawialnej, natomiast my ciągle jesteśmy na poziomie kilkunastu procent. Spotkanie 28 lipca, jeśli dojdzie do skutku, to ma tę siłę, że może być obecny. Ja jestem przekonany, że rolnicy z Holandii mogą również zwrócić uwagę polskim rolnikom, że na przemianach klimatycznych można zarobić, bo tam rzeczywiście oni popełnili trochę błąd w stosunku do Duńczyków, bo Duńczycy od razu od 12 lat, jak realizują ten swój program, to produkcja biogazu oparli o produkty uboczne i odpadowe z rolnictwa. Holendrzy bardziej stawiali na wiatraki i bardziej stawiali na produkcję biogazu z kukurydzy. Więc produkcja biogazu z kukurydzy jest to konkurencyjna produkcja w stosunku do żywności, w stosunku do pasz. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, żeby przerobić to, co jest już pozostałością po produkcji żywnościowej. Więc to jest jedno. Dwa, wokół Amsterdamu jest ogromna przestrzeń, ogromna ilość tysiąca hektarów szklarni, które produkują warzywa, które produkują pomidory. Co prawda w systemie hydroponicznym, ale zawsze mówię, że tam jest tak dokarmianie tych roślin zrównoważone, że nazywają to produkcją ekologiczną, ale co ciekawe, do produkcji w tej szklarni wykorzystują dwutlenek węgla produkowany przez Amsterdam, przez ich ciepłownię do ogrzania wody i ogrzewania miasta. I rurociągami ten dwutlenek węgla jest rozprowadzany właśnie do szklarni wokół Amsterdamu. Więc my w Polsce również możemy właśnie, budując pierścienie gazowe właśnie po kilkanaście biogazowni, również w sytuacji, kiedy będziemy produkowali chociażby biometan, czy produkowali wodór z tego biogazu rolniczego, to dwutlenek węgla także moglibyśmy wykorzystać w produkcji rolniczej, ale rzeczywiście w systemach zamkniętych szklarniowych. Bardzo dziękuję. Pan doktor Marek Sawicki był gościem Gazety Finansowej. Bardzo dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. W naszym programie były minister rolnictwa, poseł PSL-u. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia Państwu.